Agnieszka Szady, lublinianka duszą i sercem, członkini Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie od 2003 roku uczęszcza do ogniska plastycznego dla dorosłych, a w galerii przy bramie miała 3 wystawy indywidualne. Agnieszka Szady od dziecka uwielbiała konie, na których jeździła przez 10 lat. Jak sama mówi, w liceum i na studiach niemal mieszkała w stajni. Stąd też często pojawiają się one na jej obrazach. Wystawa Konie prawdziwe, konie wyśnione przedstawia te zwierzęta w różnych wersjach. Od niemal namacalnej masy mięśni i sierści, aż po ulotne sylwetki, roztapiające się w migotliwym świetle.